Czy overlock nam jest potrzebny? Czy wystarczy zwykła maszyna do szycia? Przecież na zwykłej maszynie do szycia też mamy ściek overlockowy. Albo ewentualnie możemy korzystać ze ściegu wykończeniowego typu C. Już Wam powiem, jaka jest różnica. Jak się tutaj przyjrzycie, overlock nie tylko jest maszyną, która szyje, ale ma również tutaj nóż, który od razu obcina. Zademonstruję, w jaki sposób wykańcza szef. Zobaczcie, nieznacznie będzie obcinać tkaninę oraz od razu wykona nam szef wykończeniowy. Ściek wygląda wtedy w taki sposób. Jest tutaj jakby zwykły ściek stębnowy oraz ściek wykończeniowy i automatyczne obcięcie tkaniny, która obcięcie to powoduje od razu usunięcie wszystkich zbędnych nitek. Takim szwem bardzo fajnie szyje się dzianinę, nie trzeba wtedy używać dodatkowo maszyny. Jak się przyjrzycie swoim t-shirtom, tam macie właśnie głównie wykonywane szwy tylko i wyłącznie samym overlockiem. Overlock skraca nam znacznie czas szycia. A teraz pokażę, jeżeli nie macie overlocka, w jaki sposób możecie sobie radzić na zwykłej maszynie. W jaki sposób wykończyć szef nie mając overlocka? Ja jeszcze jak nie miałam overlocka, wykańczałam go zwykłym ściegiem typu zygzak, czyli C, nieznacznie powiększając go w stosunku do ściegu, który wykonywałam wcześniej. Jeśli stębnówkę, czyli ten ścieg podstawowy A, robiłam na 2,5, zygzaczek robiłam na 3. Ustawiałam wtedy zawsze na samym krańcu szwu, bo chodzi nam o to, żeby szef tutaj był po prostu wykończony na samym jakby końcu. Dlatego ustawiałam go w tej pozycji tutaj na końcu i wykonywałam zygzak w taki sposób. Dobrze, ja wykonywałam zygzak, ale powiecie mi, dlaczego akurat zygzak, skoro mam ściek overlockowy? Pokażę Wam, jaka jest różnica i jak to wygląda wykonując ściek overlockowy. Ściek overlockowy to jest E, muszę więc przestawić sobie maszynę na ten ściek z dolnej jakby półeczki i daję na E. Zobaczcie, wykonuję go dokładnie w tym samym miejscu i wygląda to tak. Czy według Was różnica jest duża? Według mnie, powiem szczerze, ściek typu zygzak wygląda nawet troszeczkę lepiej i gęściej. Różnica jest taka, że tutaj mamy jeszcze ściek, ten zwykły jakby stębnowy, na krańcu. Ale czy ten ściek wykonamy tą maszyną overlockowy, czy ściek typu zygzak, musimy wykonać te same czynności, które nam pomogą jakby wyczyścić całkowicie szef i sprawić, żeby on był czyściutki i estetyczny. Pierwsze co, zawsze po takim ściegu wyciągam dokładnie wszystkie nici, które wystają. Później obcinam je bardzo dokładnie, bardzo bliziutko, żeby nic mi się nie szczępiło. Jak widzicie, w porównaniu z overlockiem więcej czasu zajmuje nam jednak wykańczanie szwów tego typu ściegami. Overlock od razu nam wykańcza, tutaj musimy jeszcze poświęcać czas na wyciągnięcie nitek oraz ich przycięcie. Decyzja należy do Was, czy wybrać overlock, czy mimo wszystko na początku cały czas szyć tymi ściegami tego typu wykończeniowymi, jak zygzak lub overlock. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do obserwowania, do subskrypcji oraz oczywiście do łapki w górę, żebym wiedziała, że to co robię Wam się podoba. Zapraszam również do obserwowania mojej strony na Facebooku, tam na bieżąco zamieszczam wszystkie informacje o tym co robię. Thank you.